kiedy to się wszystko zaczęło, Pani Elżbieto, że postanowiła Pani takim maluchom i trochę starszym pewnie dzieciom pokazywać, jak to życie na wsi dawne wyglądało? To się zaczęło już 25 lat temu, kiedy to nasze dzieci były małe, chodziły do szkoły, do Rywałdu tutaj i ja każdą z ich klas zabierałam, zapraszałam tutaj na cały dzień po to, aby pokazywać im życie na wsi. I już wtedy mówiłam, że jak moje dzieci urosną, wyfruną z naszego tutaj siedliska, to ja zajmę się obcymi dziećmi i będę im pokazywała, jak wygląda życie na wsi. To jest taki troszeczkę sposób na to, aby nie mieć syndromu pustego gniazda. Gniazda, gdzie dzieci wyfruną, ale przyleciały inne dzieci. Dokładnie, przyleciały, przyjechały, przyjeżdżają przez cały czas. Ja nie ukrywam, że jestem sama zaskoczona zainteresowaniem. Powąchajcie proszę ziemniaczki. Sprawdźcie, jak one niesamowicie pachną. One mają zupełnie inny zapach niż te, które kupujemy w sklepie. Założyła Pani zagrodę edukacyjną, czyli z rolniczki takiej typowej, jak się mówi, która uprawia ziemię, postanowiła Pani edukować. Czy jest ta inna gałąź utrzymywania się i biznesu? Mąż jest ekonomistą i zawsze mówił, gospodarstwo takie tradycyjne będziemy uprawiać do momentu, jak ono będzie opłacalne. Jak już stanie się mniej opłacalne, będziemy szukać innej formy, żeby utrzymać to wszystko. W województwie pomorskim, ale nie tylko, coraz częściej obserwowany jest trend dywersyfikacji rolniczych źródeł dochodu, a więc to już nie tylko klasyczna uprawa produkcji roślinnej, czy też produkcji zwierzęcej, hodowla zwierząt. Rolnicy często poszukują alternatywnych źródeł dochodów. Zebranie ziemniaków z pola to już jest koniec pracy? Naturalnie, że nie. Bardzo chcę, aby cały zegar ten przyrodniczy, ten rolniczy pokazać dzieciom i pokazać go na zasadzie jak u babci. Czyli taki rzeczywisty, czyli taki rolny, czyli taki, gdzie nie ma na lewo patrz, na prawo patrz. Zagrody edukacyjne, które pokazują, jak przebiega produkcja roślinna, produkcja zwierzęca na wsi, która pokazuje nam również zawody, które już praktycznie wyginęły, która zapoznaje nas z przetwórstwem roślinnym, zwierzęcym, tych produktów, które gdzieś tam z gospodarstwa otrzymujemy, ale również zbliżają nas do dziedzictwa kulturowego wsi, rękodzieła i całego dziedzictwa kulturowego związanego właśnie z produkcją wiejską. Ja za nimi zawsze czekam z takim radosnym nastawieniem. Tu nie ma dużo grup każdego dnia, bo jest tylko dwie grupy dziennie. Jedna przyjeżdża na 9, druga na 11. Bardzo zależy mi na tym, aby panie, które przyjeżdżają z dziećmi, czuły też komfort bycia tutaj, pobytu. Żeby one również to przeżywały, żeby nie były takie zestresowane, jak to wszędzie jest. Że bezpiecznie musi być, tak, patrzą tylko na dzieci. One pilnują i liczą, bo nic więcej nie mają na nic więcej czasu. Nie, one tutaj dostają motyki, one zaczynają pracę na polu, żeby pokazać, jak się kiedyś kopało te ziemniaki. My cały czas je też wciągamy w te wszystkie nasze atrakcje. I chyba o to chodzi, żeby dzieci integrowały się z pokoleniem, które je wychowuje. Pani nas tak uprzejmie przywitała, jak tylko przyjechaliśmy, wyszła razem ze swoimi akurat dzisiaj wnukami, ale uprzejmie przywitała wszystkich z taką radością, z takim zaangażowaniem, że aż miło było naprawdę wejść tutaj do środka. I o co byśmy chyba nie poprosili, to byśmy mieli. One w ogóle nie chcą jakichś skomplikowanych zabawek, jakichś mega dobrych telefonów. Do nas jak przyjeżdżają starsze grupy, to ja zawsze mówię, nie zabieramy telefonów, stają w autokarze. I one takie, o nie, to bez sensu, w ogóle po co my tu przyjechaliśmy? A potem? A potem jak wsiadają, to mówią do mnie, Pani Elżbieto, to był najfajniej spędzony czas bez telefonu. Także to jest taka satysfakcja, to jest nagroda za to, co robię, że potrafię ich zainteresować. Nie jest o wiele łatwiej, bo ja jestem animatorką dla grupy, ale ja jestem dla nich nowa i mam całkiem nową wiedzę dla nich, informacje, więc one mnie słuchają z zainteresowaniem. O
obserwujemy więcej poszukiwania tych alternatywnych źródeł dochodów w gospodarstwie, a jest to związane z tym, że tutaj na Kaszubach mamy słabsze ziemie, gorsze warunki glebowe zmuszają rolników do tego, aby szukali pewnych alternatyw. Dzieci czekają, więc tę wiedzę trzeba przekazywać. Oczywiście najlepiej, jak pani potrafi. Etapu, tak. Kochani, przyjechaliśmy w miejsce, gdzie zostały wysypane przez was zebrane ziemniaczki. Jak myślicie, jaki jest kolejny etap? Co z nimi teraz trzeba zrobić? Dokładnie tak, trzeba je posortować. I powiedzcie mi proszę, do czego nam będą potrzebne takie duże ziemniaczki? Do frytek! Tak, do frytek. Jak osobowość właścicielki pani? No jest niesamowita w ogóle. Bardzo fajna, szczęśliwa, spełniona gospodyni, kobieta i w ogóle jaśnieje tutaj, no. Jest super. Czy wy wiecie, jaką korzyść mamy z naszych owieczek? Co nam dają owieczki? Mleko. Mleko też. A oprócz mleczka co jeszcze mamy? Ser. Ser. A powiedzcie mi, a to co one mają na sobie, jak to się nazywa? Taką. To jest wełna. To jest wełna i z takiej wełny po obcięciu naszych owieczek powstają sweterki, rękawiczki, szaliczki. O, pan Kamil przywiózł kolejną porcję trawki. Weźmiecie w rączki trawki i nakarmicie nasze zwierzątka? Poproszę. Widać, że dzieci panią bardzo lubią, a pani musi się rozdwoić w taki dzień jak dzisiaj, bo my przyjechały dwie grupy dzieci, są zwierzęta i mnóstwo się dzieje, a pani sobie daje radę z tym wszystkim. Sama nie wiem, jak to się dzieje, naprawdę nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Jedno jest pewne, ja uwielbiam dzieci i to jest podstawa mojej całej pracy, po prostu nie wiem, w jaki sposób je wyczuwam. Intuicyjnie wyczuwam, czego one oczekują. Wystarczy moje jedno spojrzenie, że widzę lęk w oku dziecka, widzę jakieś takie znudzenie i momentalnie zaczynam reagować. Tego się nie da prowadzić na zasadzie od 7 do 15. Jeśli dziennikarz chce zrealizować wartościowy reportaż, musi najpierw wcześniej się do niego dobrze przygotować, czyli zweryfikować wszystkie fakty, umówić się z wiarygodnymi rozmówcami. Podobnie jest z rolnikiem. Jeśli chce zrobić dobry biznes, musi najpierw rozeznać rynek, popyt, podaż, sprawdzić, jakie są jego możliwości. Pomóc mu w tym mogą pracownicy Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ma swoją placówkę, a więc takie biuro powiatowe na terenie każdego powiatu ziemskiego. Nasi doradcy i specjaliści służą radą, wspomagają rolników, mieszkańców obszarów wiejskich profesjonalnym doradztwem z zakresu zarówno dofinansowań unijnych, ale również kwestii prawnych, które obowiązują w ramach danego typu działalności. To jest niezmiernie istotne, aby zanim zaczniemy myśleć o jakimś alternatywnym źródle dochodu, aby zobaczyć na przykładach, jak robią to inni. Poczułam się przez chwilę jak dziecko. Świetnie pani rzeczywiście opowiada, ma pani dar, ale tymczasem trzeba wracać do tych czterolatków, tak. Oj, myślę tak sobie, bo one już zaczynają się bez pani troszeczkę nudzić, a pani głos sprawia i historie, które pani opowiada, że one naprawdę czują się jak na prawdziwej wsi. I to chodzi o to, proszę państwa, żeby to serce pokazać, oddać innym, a będzie wtedy też finansowy sukces. A to są moje wnuki. Wit, Aleks i Konstancja. Bardzo chciałabym, aby to one kontynuowały nasze dzieło, które powstało i aby dalej robiły to, co robi ich babcia. Tutaj powstają pierogi ruskie. Ciasto to jedna sprawa, to połowa sukcesu, a druga połowa to oczywiście nadzienie. Musi być troszeczkę ostre. Pani Paulino,
No i to nadzienie składa się i z twarogu, i z cebulki podsmażanej, no i z ziemniaków oczywiście. Wspieracie się tutaj też lokalnie? Tak, wspieramy się. Ziemniaczki i cebulę mamy od lokalnych gospodarzy. Faruch jest najlepszej jakości, także wszystko jest najlepsze. Wszystko jest najlepsze i podobno przepis też jest najlepszy. To przepis pani Haliny. Zdradzi nam pani ten przepis? No, szczegółowo nie. Ale z tego, co pamiętam, to moja babcia to robiła, ten przepis, te pierogi, moja mama, no i ja wspólnie z nią. Farsz do ruskich prawie jest gotowy, zaraz będzie nakładany na ciasto. Ciasto to też jest ta pierwsza połowa sukcesu, a autorem tego sukcesu jest pan Adam, który stwierdził, że nie tylko chce uprawiać rolę, uprawiać pole, ale stworzyć coś innego, ta alternatywna forma zarabiania rolnika. Dlaczego akurat pierogi? Wszystko zaczęło się od sporządzania domowych kiszonek. Zaczęliśmy uprawiać sami ogórki. Sami te ogórki też kisimy i sami je sprzedajemy. A potem stwierdziliśmy, że nie chcemy tylko pracy sezonowej, tak jak to jest z ogórkami, że pracujemy jeden miesiąc w roku. To jest lipiec, sezon ogórkowy jest krótki. W sezonie ogórkowym pracujemy tutaj w około 50 osób, natomiast po sezonie produkcja się kończyła. Z racji tego, że teściowa Halinka jest specjalistką od pierogów, postanowiliśmy z tego zrobić sukces komercyjny. Coraz większa część rolników to, co ze swojego gospodarstwa wyprodukuje, stara się sprzedać bezpośrednio albo często jeszcze przetworzyć. RHD, czyli Rolniczy Handel Detaliczny, w tej chwili bardzo dynamicznie się rozwija. Na terenie województwa pomorskiego obecnie mamy 980 gospodarstw, które w ramach rolniczego handlu detalicznego sprzedają bezpośrednio swoje produkty do konsumentów. Podobno musi być letnia woda do zrobienia najlepszych pierogów. Żeby ciasto się dobrze wyrobiło, używamy ciepłej wody, nie gorącej, takiej letniej, około 40 stopni. Kilka lat temu spotykaliśmy się i rozmawialiśmy o tej produkcji związanej z ogórkami. Myślał pan o tym, że dzisiaj będzie pan razem z rodziną i pracownikami produkował pierogi? Wtedy jeszcze nie myślałem. Wtedy tylko byliśmy zajęci ogórkami. Wtedy też były czasy pandemii. To też było tak wszystko poprzewracane. Natomiast chwilę po ostatnim programie, po ostatnim naszym spotkaniu wziął się pomysł na produkcję pierogów. Fajnie, że zaangażowaliśmy do tego siły rodzinne, bo to oprócz mojej teściowej, która tutaj ze mną pracuje, i żony, to jeszcze dwie córki mojej teściowej, czyli moje szwagierki, siostry mojej żony. Nie wiem, czy to nie za skomplikowane, co powiedziałem. Po prostu rodzina. Po prostu rodzina też z nami pracują. Myślałam, że nie potrafię współpracować z taką ilością osób, z różnymi charakterami. Jest cudownie, teraz jest fajnie, mamy świetny zespół i to jest chyba klucz do tego wszystkiego. W powiatowym biurze doradztwa rolniczego każdy rolnik, mieszkaniec obszarów wiejskich dostanie na pewno takie podstawowe informacje, takie szczegółowe, branżowe. Tutaj warto zasięgnąć opinii specjalisty Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w zakresie przedsiębiorczości, agroturystyki, wiejskiego gospodarstwa domowego, czy też rolnictwa ekologicznego, bo to wszystko na pewno będzie procentowało i pozwoli rolnikowi lepiej przygotować się do nowej działalności. Czyli co, odwaga, pierwszy krok, tak. Czy determinacja? Jakby pani trzy takie cechy powiedziała, które są ważne, żeby zacząć i był sukces? Determinacja na pewno, uczciwość wobec ludzi i wobec produktu tego, którego dajemy naszym rodzinom i wszystkim innym tutaj. A trzecia rzecz? Cierpliwość.